Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj zaprezentuję Wam trening skokowy, który bardzo fajnie uczy jeźdźca i uczy konia skrócenia i widzenia odległości. Więc zapraszam Was do oglądania. W tym poradniku zaprezentuję Wam jeźdźców, którzy mają już doświadczenie jeździeckie, ale są na różnym poziomie. Mam dziewczynę, która trenuje, startuje i ma pod sobą idącego konia. I mam tutaj Amazonkę, czyli panią Kasię, która regularnie trenuje i też już jest doświadczonym jeźdźcem. I ma pod sobą konia, który lubi trochę schować się za łydką. I tutaj właśnie w tym zadaniu pokażę Wam, że i idący koń, i koń, który chowa się za łydką, jest w stanie fajnie odnaleźć się w tej właśnie kombinacji przeszkód. Tutaj, jak widzicie, zaprezentowałam Wam rozwiązanie linii tak, że jest drąg. Od drąga do przeszkody jest 13 metrów i po pierwszej przeszkodzie następne 13 metrów do kolejnej stacjonaty. Jest to dosyć wąskie i to jest propozycja tego, żeby jeździć na trzy fule. Niektóre konie, jak aktywnie pójdziemy i dynamicznie i są duże, oczywiście zrobią i dwie fule. I tutaj będziemy mieli też taki przykład. Tak, i raz, dwa, trzy, wycofujesz. Raz, dwa, trzy. Tak, dobrze, lepiej. Tak, 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 super, przerwa. Nie przekręcaj się, Helena, patrz przed siebie. Ale cały zamysł tego zadania, który miałam na tym treningu, był taki, że jeźdźcy mają fajnym, takim spokojnym, zrównoważonym galopem najeżdżać, ale pilnować tej energii odbicia. Czyli dojeżdżamy do przeszkody, to koń ma fajnie odbić się, w takim sensie, że to musi zrobić energicznie i aktywnie, ale dalej być po przeszkodzie stabilnym, zrównoważonym, galopować w stabilnym, w zrównoważonym galopie. Dobrze. Super, Kasia, galop, spokój, rytm, równo, równo, tak, bardzo dobrze. Super, przerwa. To było to właśnie. Nadążaj, tak. Nie wychodź tak mocno z rękoma, Helenka. Już pokazywałam Wam tę linię i te rozwiązanie właśnie linii 13 metrów, ale ją można jeździć na wiele sposobów. Można jeździć je po łuku, tak jak teraz Wam zaproponowałam, że jest drąg i dwie przeszkody. I to jest też bardzo fajne w momencie, kiedy chcemy szkolić się pod kątem widzenia odległości od przeszkody i szkolić się pod kątem czucia konia, czyli po prostu prawidłowego doprowadzania konia do przeszkody. No, daleko patrz. Dobrze. Jedziesz. Raz, dwa. Hop, hop. Super, ale patrz przed siebie, Helena. Czemu ty się... Nie wiem. Domykaj łydeczkę. Super. Tak, dobry oriś, tylko na wprost. Króciutko, tak. Pryt, wolno. Ale ty miałaś na trzy jechać to pewnie. Króciutko. Przerwa, Helena. O tak, dobrze, tylko Kasia, staraj się, wiem, i wolno, super, tak, dobrze, super, no, dobrze to wygląda, wolno i już wycofujesz, tak, tylko ten Cooper króciutko, równiutko, bardzo dobrze, Kasia, tylko patrz przed siebie. Trzy, cztery. Dobrze. I raz, dwa, trzy, cztery. Super. Tylko ta ręka, Helenka. Nadążaj. Jedziemy jeszcze raz. I wolno. Tak. I raz, dwa, trzy. Lepiej. Tylko przytrzymujesz lewą rękę. Na siebie. Tak? Na siebie. Dobrze. Czujesz różnicę? Tak. Dobrze. Super. I wolniutko. Pry. Tak. I pryt. Dobrze, o właśnie. Tylko znowu, dobrze, dobra. Zrehabilituj. Jak widzicie, treningi skokowe
lub treningi właśnie na kawaletkach, tutaj akurat jest trening skokowy, możemy pojechać na wiele sposobów i te treningi mogą być naprawdę ciekawe i one wcale nie muszą mieć nie wiadomo jakich wysokości, tak? Bo często jeźdźcy rozumieją skoki jako o, wysoko, robimy sobie potęgę skoku, jak im wyżej, tym lepiej, tym fajniejszy trening. No pewnie też to jest jakaś tam zaleta, ale tak naprawdę, żeby być dobrze przygotowanym technicznie jeźdźcem, który czuje, widzi i potrafi, to jeśli będzie dbał o dosiad, o prawidłowe doprowadzanie konia do przeszkody i rozumienie jakości galopu, taki jeździec poradzi sobie na każdym parkurze. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że podobała Wam się moja propozycja treningu skokowego i to, jak zauważyliście, trening jest tak naprawdę dla każdego. Dla konia idącego, dla konia, który raczej lubi się wycofać za łydką, ale co najfajniejsze w tym treningu, w tej mojej propozycji jest to, że uczy jeźdźca szukania odległości, widzenia tej odległości i koduje to, kiedy jest odpowiednie tempo, by prawidłowo najechać na przeszkodę. Moi drodzy, ja tymczasem się żegnam. Dziękuję Wam, że jesteście z nami, że oglądacie, że śledzicie nasze media i tymczasem z Wami się żegnam. Pozdrawiam serdecznie.